obudzić się rano, iść do pracy czy do szkoły, skoro wciąż nasuwa się pytanie, jak żyć w świecie, w którym istnieją ludzie, dla których buty mają większą wartość niż życie człowieka? Jak pozwolić dziecku wyjść wieczorem z domu, skoro ktoś może mu zrobić krzywdę, bo ma telefon komórkowy czy fajną kurtkę? I rodzi się jeszcze jedno pytanie. Dlaczego na to pozwoliliśmy? Przecież to zło nie pojawiło się nagle jak fala tsunami, czy jak fala tsunami, czy huraganu. Ono rozstało się powoli dzień po dniu, godzina po godzinie. Pozostał po nim ocean bólu. Nie dopuśćcie do tego, żeby inni rodzice musieli po nim żeglować. Reagujcie na zło, kiedy jeszcze nie jest wystarczająco potężne, żeby nas zepchnąć w otchłań rozpaczy. Chcę podziękować wszystkim ludziom za pomoc, za wsparcie, za współczucie, jakie okazali dla mnie, dla mojej rodziny, dla Marka. I po prostu prosić wszystkich, żeby się nie zniżać do poziomu tych zwyrodnialców, bo pamiętajmy, że jesteśmy ludźmi, nie plamy swojego honoru, nie plamy honoru Grodkowa. Liczmy na sprawiedliwość, walczmy o sprawiedliwość, domagajmy się sprawiedliwości. To wszystko. Dziękuję.